25 km od Poznania. Po Tulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego nad Jeziorem Dymaczewskim znajduje się Hotel Szablewski Dymaczewo. Dziś zapraszamy Was na wycieczkę po hotelu i jego pięknych okolicach. Zapraszam. Jest z nami dyrektor hotelu, Sabrina Szablewska. Cześć Sabrina. Dzień dobry. Cześć. Czy możesz nam powiedzieć kilka zdań o tym pięknym miejscu? Przede wszystkim od kiedy tu funkcjonujecie? Jak najbardziej. Prowadzimy ten hotel od 14 lat. Jesteśmy na obrzeżach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jest to piękne miejsce. Ile osób możemy tutaj przyjąć? 148. Mamy 148 miejsc noclegowych, 6 sal konferencyjnych. Piękne jezioro, plaże, boiska. Czy sale konferencyjne oznaczają, że to jest miejsce typowo konferencyjne, czy przeznaczone jest również dla innego klienta? Wcześniej przyjmowaliśmy tylko i wyłącznie grupy konferencyjno-szkoleniowe. Aczkolwiek po remoncie, jak widać, przestawiamy się coraz bardziej na gości indywidualnych, jak i rodziny z dziećmi. Ponieważ to nasza cała okolica sprzyja temu, żeby wypocząć i dobrze spędzić czas w rodzinie. Fantastycznie, to skoro remonty, to idziemy zobaczyć nowe pokoje. Zapraszam. Wszystko staraliśmy się robić w tym samym stylu. Idea była taka, żeby to nasze piękne otoczenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wprowadzić do wewnątrz. Także każdy pokój ma na ścianie inny krajobraz. Poza tym jest też zachowana estetyka. Drewno, natura, no i w tą stronę idziemy. W tą stronę idziemy, tak żebyście Państwo mogli tutaj na miejscu w pokoju poczuć się naprawdę jak w Wielkopolskim Parku. Jak najbardziej z cudownym widokiem. Z cudownym widokiem za oknem. Spora baza noclegowa, piękne wyremontowane pokoje i zaplecze też szkoleniowo-konferencyjne, prawda? Jak najbardziej oraz sale wielofunkcyjne. Tak jak wspominałam wcześniej, mamy 6 tego typu sal. To jest właśnie jedna z nich. A największa? W największej ile? O, już przygotowane rzeczy na zajęcia dla dzieci. W sali konferencyjnej również mogą spędzać czas dzieci. A największa sala? Ile mieści? 180 miejsc. Czyli aż pod 200 osób możemy robić tutaj konferencje, szkolenia, plus minus. Dużo sal konferencyjnych, także również, drodzy Państwo, zaplecze szkoleniowe na wyjazdy służbowe, firmowe i szkolenia tutaj również mogą się odbywać. Sal konferencyjnych, podczas których i szkoleń, i konferencji również trzeba jeść, zgrabnym krokiem przechodzimy do restauracji Deska i Miska, tak? Tak. Czyli piękne miejsce z widokiem na Jezioro Dymaczewskie, zaraz to zobaczymy. A czy coś o kuchni Waszej idei gotowania mogłabyś powiedzieć? Jak najbardziej. Tutaj znajduje się bufet śniadaniowy bądź kolacyjny, obiadowy, w zależności od tego, jak klienci sobie życzą. Stawiamy zdecydowanie na zdrową żywność. Jak widać, nawet bufet teraz nie jest zapełniony, aczkolwiek mamy soki, kiszonki, mamy smoothie, koktajle, różnego rodzaju sałaty. Humusy, które sami robimy, również są u nas dostępne, jak i w naszej gastronomii kultywujemy wszelką różnorodność. Na przykład co weekend mamy inny menu, a w czasie letnim, natomiast w ciągu roku mamy kulinarne podróże dookoła świata. Dwa razy w miesiącu robimy bufety tematyczne. Na przykład można przyjechać i skosztować u nas kuchni francuskiej, włoskiej, ukraińskiej, bałkańskiej, przeważnie. Czyli pyszna, zdrowa kuchnia. Niedługo, drodzy Państwo, zapraszamy na kulinarne podróże dookoła świata. A w jakich okolicznościach smakuje posiłek najlepiej? W pięknych okolicznościach przyrody, którą mamy tutaj za oknem i zapraszamy, tak, żeby... Widok mamy niesamowity. Jak można zjeść tutaj posiłek? I tak właśnie można tutaj w restauracji Deska i Miska zjeść posiłek, również na zewnątrz. Jest tu miejsce na grilla, prawda? Miejsce na ognisko. Jak najbardziej. Tutaj jest takie mniejsze miejsce. Później przejdziemy na duże grillowisko. Czyli tutaj jest tak naprawdę też fantastyczna infrastruktura do imprez plenerowych, okolicznościowych, wieczorów kawalerskich, panieńskich, urodzin, rocznic i tego typu wydarzeń. Komunii wesel, tak. I przede wszystkim z tym pięknym widokiem na jezioro, które rozpościera się przed nami i zresztą na którym też codziennie plażują
plażowicze z okolic, prawda? Bo to nie tylko goście hotelu, ale plaża jest dostępna również dla przychodzących tutaj z zewnątrz gości, prawda? Tak, zapraszamy serdecznie każdego. Mamy świetny dojazd z Poznania. 20 minut praktycznie teraz S11 zajmuje przyjazd do naszego hotelu. Posiadamy również atrakcję bardzo ciekawą, typu jazda konna. Dysponujemy na naszym obiekcie klubem sportowym, który nazywa się Pony Jumping Team, Klaudia Olejniczak. I jak widać, dzisiaj właśnie mają zajęcia dzieciaki. Cisza i spokój i zieleń, to tak na pewno można scharakteryzować to miejsce, bo tutaj po prostu człowiek odpoczywa, prawda? Tu jest jak najbardziej zielona przestrzeń, jest miejsce do plażowania, do pikników, do również zacienione. Również zacienione, tak. Piękne stare drzewa. No i jeszcze nie mówiliśmy też o plaży, że plaża jest strzeżona, co dla rodzin z dziećmi na pewno też będzie dużym atutem. Lipiec, sierpień, mamy dwóch ratowników, którzy czuwają nad bezpieczeństwem, jak najbardziej. Także zapraszamy Państwa na strzeżoną plażę przy hotelu Szablewski, bo nie dość, że plaża jest bezpieczna, to jeszcze dookoła naprawdę jest pięknie i można odpocząć od zgiełku miasta, jak zresztą sami Państwo widzicie. Miejsce to jest przyjazne, jak widzicie, wszelkim zwierzętom. To nie tylko konie, ale jeszcze powiedz, Sabi, co my tutaj mamy na miejscu? Tak, mamy owieczkę, mamy kozę, kozła, te koty, także 20 sztuk koników mniejszych, zdecydowanie od tego. I jak widać, wszystkie przyjazne. Wszystkie przyjazne i wszystkim jest tutaj bardzo dobrze. Zapraszamy Państwa również z pieskami tutaj do parku, tak, z okolicy. Zdecydowanie jesteśmy również hotelem przyjaznym dla zwierząt. Teren dookoła obiektu jest naprawdę ogromny i tutaj, jak się okazuje, to nie tylko są konie, to nie tylko jest restauracja, ale tutaj jeszcze mamy całą strefę imprezową, bo tak można powiedzieć. Piknikową. Piknikową, tak, grillową. Tu jest tak zwany wigwam. Tak, wigwam mieści nawet do 200 osób, także jest dość spory. Tak samo nasze zadaszone grillowisko jest w stanie przyjąć 400 osób. Czyli które nie muszą absolutnie bać się żadnych zawirowań pogodowych. Tak, wszystko pod zadaszeniem, można zrobić grilla, ognisko, tak, puścić muzykę, czyli znowu kolejne fantastyczne miejsce na dużej wędzie. Mamy również scenę. Jest również scena, więc jeżeli ktoś chciałby występować, to może tam pokazywać swoje wokalne umiejętności. Jak najbardziej, gościliśmy tutaj między innymi Dodę, Wilki, także trochę koncertów już zrobiliśmy. Scena jest pełnowymiarowa. To już czekamy na nowe gwiazdy w takim razie, które zaliczą koncert na dymaczewskiej scenie przy hotelu. Jeśli ktoś nie jest amatorem plażowania albo amatorem jazdy konnej, to również będzie miał co tutaj robić, bo właśnie mijamy miejsca dla sportowców. Jak najbardziej, boisko do siatkówki, tutaj mamy boisko do piłki nożnej, aczkolwiek również, jak widać, używane jest do innych sportów. Czyli duża przestrzeń, tak naprawdę można tutaj sobie ogólnie pobiegać, pospacerować, pograć w piłkę, pochodzić na kijkach Nordic Walking i wiele, wiele innych rzeczy, bo ten po prostu teren jest ogromny, jest przestrzenny i bardzo przyjazny i zielony i można tutaj dowolnie korzystać z świeżego powietrza. Jedno z najbardziej wychilloutowanych miejsc w hotelu, czyli strefa chillu, czyli miejsce, w którym możecie pośród drzew, słuchając właśnie jak one się ruszają do wiatru, poleżeć, odpocząć, wziąć oddech i zobaczyć, jak dookoła jest pięknie. Mamy nadzieję, że podobała się Państwu nasza dzisiejsza krótka wycieczka. Jak sami widzicie Państwo, to miejsce dla każdego. To miejsce dla amatorów świeżego powietrza, spokoju, ucieczki od miasta, jazdy konnej, sportów na dworze, na konferencje, na szkolenia dla rodzin z dziećmi, tak naprawdę dla wszystkich. Jak najbardziej. A mieścimy się tylko 20 km od Poznania. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy i do zobaczenia.